Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę 19 czerwiec 2021, godzina 14.06 i właśnie od tego miejsca, na tym miejscu zaczniemy najnowszy film z mojego wypadu. Jest ze mną kolega Robson, pierwszy raz w tym roku. Siema, Robson. I jak? Myślisz, co dzisiaj będzie? No myślę, że będą jakieś. Czujesz karpia? Ładne sztuki. A przede wszystkim no to jest łowienie z tobą, to jest czysta przyjemność. No, nic dodać, nic ująć. Krótko i na temat. I karp jakiś będzie? Musi być. Musi być. Musi być. Musi, z tym, drodzy Państwo, że nie na pewno, ale jak Robson mówi, że musi być karp, to zobaczymy, czy będzie. Więc będzie. Drodzy Państwo, nocny wypad, miejscowość Suchedniów, woda no kill. Nie wstydzę się tego powiedzieć, woda no kill, Zuwi wypuść. I oto na tym miejscu, w tym miejscu, czyli w Suchedniowie, postaram się dla Was nakręcić z Robsonem jakiś film. A co uda się zrobić, zobaczycie to na moim filmie. Właśnie przyjechaliśmy, rozłożyliśmy sprzęty, ja pomału się rozbijam dalej, parasol jakiś, bo to nocne wędkowanie, temperatura jest cieplutko, z soboty na niedzielę posiedzimy i zobaczymy co jak. A więc drodzy Państwo, nie przeciągając już dużo, zapraszam na najnowszy film w moim i Robka wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Jest. Dziewczynka jeszcze. Dziewczynka? Niech będzie dziewczynka. I jest w pte. Nie inaczej. Podsypiemy trochę towaru. Kilka spobów, tak aby to już stało tam sobie. No to wszystko do kukurydzy. Co, samą kukurydzą jedzie? Samą na razie. No to to syp tam. No ale to jak będzie na mniej, to ci, do ciebie wezmę. Sypę, parę wrzucę teraz. Tak, wiesz, jak to wabi, jak leży tam. Bo później mi się nie dziksiało, jak to podnęcimy parę, zaraz tobie wezmę resztę. To napęczniało tyle. No, no ładnie. Parę rzucę ze 4, 5 i resztę to tobie. Tak, no. Już jest coś małego. Branie do brzegu. Pierwsza ryba, ale coś małego. Coś małego, ale cieszy. Tu jest plecionka akurat. Mamy pierwszą rybkę. Czyli gruźlika. Gruźlik, mały leszczyk. Baja. Przerzucamy zestaw. I czekam na te większe. Jest zabawa tam jeszcze. Tak, jest zabawa. Tylko czekam na te większe. No ale coś się dzieje. Mamy Lesia. Baja. I przerzucamy zestaw. I wędkujemy dalej. A więc wędkujemy, no i zobaczymy, co się będzie działo w nocy. Jest 15.24, trochę wieje,
ale my siedzimy i wędkujemy w ten sobotni dzionek. I zobaczymy, co nam nocka przyniesie. Ja rzucam na bloki wprost przez siebie na otwartą wodę. Roberto rzuca w stronę wyspy, róg wyspy. A ja tak mówię, na otwartą wodę. 12 długości razy 3,60. To jest 40 któryś metr. I tak obydwie wyznaczyłem na klipie. I tego będę się trzymał. A co uda się złowić, zobaczycie sami, co nam nocka przyniesie. Może coś fajnego wejdzie. Masz? Nie mam. Mamy jakąś kawkę. Drodzy Państwo, woda się gotuje. Okej. Kawusie. I zobaczymy, co i jak. Okej. Ja garczek półlitrowy wziąłem. Raza konkretnie. I taką kawę. W nocy przerzucimy na większe przynęty, czyli piętnastki. No, na razie to tak jakieś drobne coś jak. Więc kaczki wypad, dziewczyny wypad. Zobaczcie, tylko cztery zostały. Prawdopodobnie mamusia miała więcej ich, ale szczupak okrzanił i tylko cztery zostały. A więc wypad dziewczyny, wypad, nie przeszkadzać, bo tu poważne wędkowanie się szykuje. Zapląta się któraś w żyłkę, mogę łeb ukręcić, a nie chciałbym tego. Więc mamusia, bezpieczeństwo przede wszystkim, wypad z dziećmi i proszę pływać. Młoda, wypad stąd. No. Ej, pani kaczka, proszę brać te swoje dzieci. Jak jeszcze chcesz mieć do końca dnia. Nie, to kaski poza kaski. A nie, to ochrona przede wszystkim, jakieś BHP ubranko, żeby mu panie ukręcił przy przycinaniu ryby. Tak to jest, ludzie karmią na później nauczone głodomory, głodojady wchodzą i na bezczelnego wbijają się. Dobrze, czekamy. I zapowiada się pięknie, która jest na tą chwilę 15:55. No to mamy całą noc i trochę ranka. No i zobaczymy, co wejdzie. Jest coś fajnego. A więc mamy coś fajnego. Zobaczymy tylko, co. Może być karp. Twoje wchodzi. No. Byczek. Nie, o, spiął się.
Ano, spiął się mała dwunastka. No ale łowimy dalej. A więc podsypiemy wszystko już. Tak, aby rybka miała tam co szamać. Jedziemy z tym koksem. Ja zjem jakiś obiad, bo dzisiaj ani śniadania, ani obiadu nie jadłem, drodzy Państwo. Więc weźmiemy małą łyżkę, weźmiemy sobie pulpety i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To się bawiło. Tak? Wykopało dziury. Więc, drodzy Państwo, ogarniemy i tak, aby ręce i nogi to wszystko miało. Pora obiadowa. Więc wszamiemy pulpety. Okej. Dobra, będzie, drodzy Państwo, więc smacznego jakiś obiadek i wędkujemy dalej. A więc podnóżek rozłożyłem. Tutaj jakiś odjazd, a delikatnie do przodu, ale to ma jechać. Zobaczymy. Na razie poszło trochę do góry, ale czekamy. Pijemy browar, oczywiście Lech 0%. Wasze zdrowie, drodzy Państwo. I zobaczymy, co jak. Wędkujemy i jest w pytkę. To ma jechać, gwizdać, świstać. Na tą chwilę jest godzina 18:18, sobota 19 czerwca. I cała noc przed nami. I zobaczymy, co jak. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno, ale myślę, że w nocy coś się chyci i będzie bajecznie, nie inaczej. Robson, twoje zdrowie i Leszek bezalkoholowy, nie inaczej. Nie inaczej, tak żebyśmy się nie napykali i sprzętu nie stracili, więc musimy być czujni, bo tutaj nie wiadomo, kiedy może coś przywalić pięknego. I będzie zabawa. Więc, drodzy Państwo, wasze zdrowie. Robson, zdrówko. Moja krówko. I jedziemy z tym tematem. Czekamy, aż się coś będzie działo. Godzina 19:54. I czekamy, czekamy. I zobaczymy, co w nocy będzie działo się. Popijając browarka. I odpoczywając nad wodą. I zapowiada się, wiecie jak. Pięknie. Pięknie i jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy w pytę, nie inaczej, Pysuś, nie inaczej. U kolegi coś jest, zobaczymy co. Masz podbierak? No, coś niedużego. Linek, no. Linek.
No ale pierwsza rybka, nie? Pierwsza rybka, no. Pierwsza rybka. Drodzy Państwo, taki linek. No i baja. Gratulacje. I taki zielony książę po raz pierwszy u kolegi. Płyń baja. I zobaczymy, co trafi się w nocy. Nie na zero, nie? No. Najważniejsze. Trzymaj. Dziękuję. Proszę. A my idziemy do siebie, zrobimy jakąś kawkę. I zobaczymy, co i jak. Więc robimy kawę. I liczymy na nocne wędkowanie. Okej. A więc, drodzy Państwo, jest tak, 21:54. Polska reprezentacja na razie z Hiszpanami przegrywa. I tak mówi, o 22:00 przerzucę zestaw. Założymy świeże przynęty, zadipujemy i przerzucimy zestawy za parę minut. I zobaczymy, co i jak. Na tą chwilę jeszcze bez brania, o tej porze oczywiście, ale liczymy na nocne wędkowanie. I zobaczymy, co i jak. Więc kilka minut i przerzucamy zestaw. I zobaczymy, co będzie się działo w nocy. A więc tak, po 22:00 już jest. Właśnie przerzuciłem zestawy. Lewandowski strzelił bramkę, jest 1-1. Lewandowski strzelił gola. No i tak to się prezentuje. Przerzucone zestawy, czekamy teraz do północy. A coś będzie się działo. Tu entuzjazm jest, tu kibiców nad wodą jest pełno, więc śpiewy, harce po zdobyciu bramki przez Lewandowskiego. No a my czekamy, czekamy, aż coś się będzie działo i zobaczymy, co i jak. Jest godzina 2:46. Przez całą noc nic nie brało, jakieś drobne podciągnięcia, duże przynęty, co 2 godziny zmieniałem. U mnie nic, u Roberta nic, u kolegów 2 z boku to samo nic. Czyli przez całą noc nic ryba nie chciała skubnąć, nieaktywna. No i zobaczymy, czekamy, niedługo się rozwidni. I zobaczymy z rana, co będzie brało. Powiem krótko, na 8 wędek, co we 4 tu mamy, nic. Żadnej ryby w nocy. Tam u kolegi teraz coś. Zobaczymy. A tak mówię, czekam, aż się rozwidni i z rana będziemy działać i zobaczymy. No, linka ma Robek. No, ale z rana, no ale zawsze to rybka. Poczekaj. Poczekaj, Robson. Daj nogę jeszcze tutaj. Pokażemy widzom. Zobaczcie. Nieduży linek, ale jest, jest. A u mnie cisza. Cisza. Godzina jest 2:58. I u mnie cisza. Ale założyłem znów większe przynęty. No i zobaczymy, co i jak. Ja cię podbiorę. Nagrywam. U Robsona drugi pan linek. Szalony. Chodź z tej strony. I tak, te drodzy widzowie. Zielony książę. Zielony książę. Drugi, tak? Z rana. Zielony książę. Zobaczcie, drodzy Państwo. Otrzep sobie rybkę, Robson. Gratulacje, a ja zaraz ściągam, drodzy widzowie. Rozebrałem ten bajzer cały, bo mi przeszkadzał w rzucaniu. A ja zaraz ściągam duże przynęty i zakładamy cukiereczki małe i spróbujemy coś złowić. A więc, tak widzieliście, przez noc nic nikomu. Koledzy tutaj obok, karpiarze, schodzą, jadą do domu.
ludzie schodzą, jest 3:42, ale widzę kolegów, trzech schodzi. Za nami jest dwóch kolegów, którzy też zerowi z nocy. No i Robert tylko dwa te linki, które wyholował. No i tak mówię, zobaczymy z rana, co będzie się działo. Wypijemy kawkę, więc wasze zdrowie. Ryby nie biorą, to chociaż jakieś śniadanie wszamiemy. Wstawimy parówki. Niech się grzeją. Najpierw część. I zobaczymy, co i jak. Tak mówię, nic nie biorą, chłopaki też śpią. Tam dwóch kolegów jest, jak widzicie. Nic nie skubię. To mówię, chociaż śniadanie jakie zjemy, kawę wypijemy. Dzisiaj nie dopasowaliśmy się z braniami. Tu dwóch nowych kolegów przyjechało, spinningują z łódki, z pontonu, raczej kaczki chcą nas zanęto oszamać i nic nie bierze. Robson, co powiesz? Co powiesz? Że słabo, nie? Przez całą noc nic, na tyle wędek, nie? Lipa, no. Okej, ale wędkujemy i zobaczymy, co jak z rana. A więc coś jest. Coś było. Ale coś było. Ale spadło, zanim włączyłem kamerkę. Widzicie, parówki jem, ale spadło. Więc przerzucimy i zobaczymy. Przerzucamy i jemy dalej nasz poranny posiłek do klipa. Branie było, to już jest dobry znak. Zobaczę, jaka to jest wersja, czy to jest tonąca. Nie, to jest nie tonąca, więc przerzucamy. Piaskowa, ale duża. To już jest dobry znak, jak już na tą przynętę skubnęło, to może w końcu szczele się. Ale przerzucimy. Zobaczymy. Próbuję cały czas na te większe przynęty niż 6-8 mm, bo tam jest dobrze zanęcone, przez noc rzucane. To tylko kwestia tego, aby coś chycić. Plecionka mi się tutaj zawinęła i w miejsce nęcona rzucam znów. Okej, poczekam, aż to wyschnie wszystko do klipa. Zobaczymy. Stawiam,
ale już branie na tą przynętę było, więc czekamy dalej. Wstało słonko, jak widzicie sami. I tak, zobaczymy teraz, założę warfelsika, truskawkę malutką. Zobaczymy, co na te drobne przynęty, czyli tutaj ta piaskowa duża, a tutaj malutka. 8 mm, taka kuleczka, truskaweczka. I zobaczymy, więc czekamy. I kicha, tyle wędkarzy z boku nowych. Kolegów poprzyjeżdżało, nikomu nic nie bierze. Urobka coś tam skrzypi, gwizda, śwista, ale nie chce wziąć. No i u mnie nic, podciągnięcie co było. Wczoraj jedna spinka, ładny karp, co widzieliście, spiął się. Parę leszczyków drobnych, później przeszłem na większe przynęty, ale się w nocy nie doczekałem brania. No i teraz z rana spróbujemy coś złowić. No a czy uda się, zobaczymy. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, Pyzuś. Nie na pewno. A więc u mnie jakieś pociągnięcie na małą kuleczkę. No ale składałem parasol już. Zwijamy się pomału, suszymy i zobaczymy co jak, ale lekkie pociągnięcie było, ale to nie o to chodzi. Dobrze, dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc wędkujemy jeszcze przez jakiś czas i może jakaś rybka na zakończenie się uwiesi. Branie do brzegu. Jest coś, tak mówię, rybka na zakończenie, prawdopodobnie branie do brzegu i na małą kuleczkę 8 mm coś jest. Na pewno gruźlik, a wiecie co to jest gruźlik, mały leszczyk. To jest taki gruźlik. I co, mamy gruźlika chyba. No, tak powiedziałem, gruźlik, a gruźlik to jest taki mały leszczyk, taki ni to ryba, taki niedożywiony, mały, ale cieszy, więc wraca i zobaczcie, mała kuleczka. Więc przerzucamy jeszcze, założymy coś i zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc przerzucamy jeszcze zestaw i pomału pakujemy się. Założymy z marosza skisłe masło. I zobaczymy co jest grane, czyli biała przynęta w podajniku. I dalej się będziemy pakować. Niech sobie stoi. Okej. Mamy dalej, zbieramy pomału nasze zabawki. Suszymy kuchenkę z jednej, z drugiej strony. O, teraz tu jest mokre.
tak aby nam to nie pozardzewiało. I tak to mniej więcej wszystko wygląda. Zwiniemy wędkę, która nam nie będzie potrzebna. Tyczki do odległości. I tak mówię, pomału się zbieramy. A więc, drodzy Państwo, jest taka sytuacja, że robimy teraz kursa. Wędki jeszcze zostają. Na tą chwilę jest godzina 5:51. 5:51, co powinniśmy jeszcze siedzieć, wędkować, ale widać po kolegach z boku, z tyłu, zero, zero ryb, zero wędkowania, więc nie ma co już siedzieć. I jedziemy na Kielce i tak to leciało, zwijamy się i tak to leciało, drodzy Państwo, jak pokazałem na filmie. Cienko, słabo, brania nie dopisały, tylko co jakiś czas jakieś szarpnięcie i jakiś nieduży leszczyk, więc ostatnia ryba u Robsona, jeśli jest. Ale chyba poszła. Poszła? No i nawet nie ma. I tak to leciało, drodzy Państwo, więc zawijamy się na Kielce. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema pyza. Narka! Jedziemy na Kielce.